Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z serii 30 lekcji na 30 urodziny. Trzecia lekcja, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, nosi tytuł Każdy ma swoją definicję sukcesu. Tak więc zapraszam do przesłuchania. No właśnie, każdy ma swoją definicję sukcesu, niby nie jest to nic odkrywczego, a jednak większość osób, myśląc o sukcesie, wyobraża go sobie tak bardzo sztampowo, czyli sława, pieniądze, kariera, no i wszystko, co za tym idzie. I niestety, równie często wcale nie jest to ich własna definicja, tylko taka wprogramowana przez otoczenie, społeczeństwo i kulturę. To się oczywiście bierze z tego, że żyjemy w takim ani innym świecie, czyli w takim, który wręcz gloryfikuje właśnie taki sukces i tak naprawdę nie pozostawia wolnego miejsca na nic innego. Czyli de facto próbuje wszystkich wrzucić do jednego worka i wcisnąć w pewne ramy. Jeśli chcesz osiągnąć jakiś sukces, no to czeka cię tylko jedna właściwa droga. Zero przestrzeni na jakąkolwiek indywidualność. W rezultacie to wywołuje w ludziach poczucie, że muszą to czy tamto osiągnąć, no bo tak wiele osób już to osiągnęło, tak wiele osób już to ma, no to czemu jeszcze nie ja? A kiedy sprawdzimy sobie, jaka jest konkretna definicja słowa sukces w słowniku języka polskiego, to otrzymamy dwie opcje. Jedna to właśnie zdobycie sławy, majątku czy wysokiej pozycji. Druga, notabene moim zdaniem znacznie ważniejsza i trafniejsza, bo paradoksalnie nieskonkretyzowana i dająca tą wolność oraz przestrzeń do różnorodności, czyli pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu. Czyli nic nie jest z góry narzucone, żadna kariera, żadne pieniądze, żadna pozycja. Jest to taki temat otwarty i decyzyjność należy do nas, co to takiego ostatecznie będzie. I to jest ogólnie tak, że my z natury lubimy to, co w pewnym stopniu uporządkowane i wręcz podane na tacy. Wiecie, nie trzeba się wysilać, wymyślać za wiele, tylko ktoś za nas określił, czym jest ten wspaniały sukces i tego się trzymajmy. I mniej więcej nawet wiemy, co trzeba zrobić, biorąc pod uwagę tą ogólnie przyjętą definicję, żeby uchodzić za człowieka sukcesu. Oczywiście inną kwestią jest realizacja i faktyczne osiągnięcie go, ale powiedzmy, że pytając przypadkową osobę na ulicy o to, co według niej trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces, no to zapewne usłyszymy, że no co, trzeba skończyć dobre studia. Trzeba dostać dobrze płatną pracę, zdobyć kolejne awanse, kupić fajny samochód, mieszkanie albo tam dom w jakiejś bogatej dzielnicy, po drodze wziąć ślub, jedzie mieć dziecko, no i jeszcze pasuje tak z kilka razy do roku jeździć na jakieś fajne, luksusowe najlepiej wakacje. Taki standardzik. No i oczywiście w takim postrzeganiu sukcesu nie ma nic złego, pod warunkiem, że jest to moja własna wizja, a nie bezrefleksyjnie przyjęta z zewnątrz. Zauważcie co dzieje się od lat. Mamy mnóstwo osób, które uczą innych jak odnieść sukces. Sukces w tym standardowym rozumieniu. Czyli co zrobić, żeby zacząć zarabiać miliony, żeby zdobyć niezależność finansową i tak dalej i tak dalej. I jeszcze raz, w tym nie ma nic złego w sensie jeśli dla kogoś to właśnie jest sukcesem i do tego chce dążyć to nie ma problemu tylko że ta narracja już tak wsiąkła do mainstreamu że sukces zaczął mieszać się nam z bogactwem i zmianą e, pewnego poziomu stylu życia zostało to rozmuchane do takiego stopnia że mało kto bierze pod uwagę inną ewentualność tak czyli że hej sukcesem może być dla mnie wszystko co ja wielkimi literami ja za sukces uznam Czyli to mogą być nawet drobnostki, takie jak, no nie wiem, upieczenie pierwszego ciasta, przy przebiegnięcie pięciu kilometrów, czy pójście samemu do restauracji, cokolwiek, co było dla nas e, jakimś wyzwaniem, którego osiągnięcie wymagało wysiłku i jakiegoś takiego samozaparcia. Natomiast błędem jest to, że większość ludzi jest przekonana o tej jednej właściwej drodze. Być może to się bierze z tego, że po prostu życie wielu osób często sprowadza się do takiej gonitwy takiego za lepszym bytem, co powoduje, że nie ma czasu ani chęci na to, żeby się zatrzymać i zastanowić, że my nie musimy tak ślepo wierzyć i przyjmować to, co się nam wciska. Że nawet jeśli ktoś twierdzi, że sukces jest albo spektakularny, albo żaden, no to dla nas to nie ma znaczenia, bo decyzja o tym, co jest, a co nie jest sukcesem, leży w naszej gestii. I że nawet. Najmniejsza, pozornie nieważna, zrealizowana przez nas sprawa, ma prawo zostać nazwana przez nas sukcesem. Rozumiecie? Więc ludzie de facto sami sobie odbierają tą możliwość, odbierają sobie coś, co może im pomóc. Bo jeśli nawet drobnostki traktujemy jak sukces, no to to dodaje nam pewności siebie i zwyczajnie motywuje. Podam wam prosty przykład, żeby zobrazować, o co mi dokładnie chodzi. Jest sobie Kasia, która z pokorą przyjęła to, że osobą sukcesu jest tylko ktoś, kto ma świetną pracę i dużo zarabia. A Kasia zarabia najniższą krajową i w swoim mniemaniu nie ma szans na nic lepszego. Pogodziła się z tym, że nigdy nic nie osiągnie, no ale z drugiej strony czuje się przez to gorsza od innych. No bo wszyscy dookoła mówią o sukcesach, a ona nic. I słuchajcie, tej, żeby nie było, to jest tylko taki wyjaskrawiony przykład, żeby ktoś mi nie. Wiecie, zarzucił, że uważam, że osoby zarabiające najniższą krajową są gorsze, bo oczywiście tak nie uważam. Dzisiaj w internecie trzeba wszystko po prostu tłumaczyć dwa razy. No ale, dobra, wracając. Na tym moglibyśmy oczywiście zakończyć, tak? Czyli tak sobie myśli, i w sumie, no to nie ma innego wyjścia, ale. Przedstawię Wam inną wersję tej historyjki, no więc jest sobie Kasia, która co prawda nie zrobiła zawrotnej kariery i nie zarabia wielkich pieniędzy, ale ostatnio odniosła duży sukces, bo po latach nauczyła się w końcu pływać, albo pierwszy raz upiekła biszkopt, który jej nie opadł, czy cokolwiek. W każdym razie jest siebie dumna i czerpie z tego radość i satysfakcję. Zrobiła to i uważa to za swój sukces i nikt jej tego nie może odebrać, jeśli ona sama tak uważa. Notabene, y, uważam, że krytykowanie, wyśmiewanie czy umniejszanie temu, y, co druga osoba uważa za sukces, no to świadczy wyłącznie o bardzo ograniczonym myśleniu i jest mega słabe. Ale to spojrzenie na sukces, o którym mówię, no totalnie zmienia postać rzeczy i automatycznie wpisuje nas do grona ludzi sukcesu, bez względu na to, czy ktokolwiek inny też tak o nas myśli. Ja już dawno przestałam sukcesem nazywać tylko te społecznie zdefiniowane sytuacje, no bo mam świadomość, że dla jednego to jest właśnie bogactwo, sława czy prestiż, a dla kogoś innego nie wiem własny biznes, częste podróże czy po prostu święty spokój w domku na wsi. I wszystkie te opcje są równie dobre, nie ma lepszych i gorszych sukcesów są tylko takie, które dają nam satysfakcję. Kiedyś trafiłam na artykuł, w którym zacytowano osiem znanych i wpływowych osób i ich definicję sukcesu. I słuchajcie, no zaskoczenie. Żadna z nich nie powiedziała, że są to pieniądze i władza. I zapamiętałam zwłaszcza jeden z nich, nie pamiętam już kogo dokładnie, ale była to na pewno jakaś kobieta i jej definicja sukcesu brzmiała tak: Sukcesem jest lubić siebie, lubić to, co się robi i lubić jak to się robi. Zastanówcie się chwilę nad tym po przesłuchaniu tego podcastu, co pierwsze przychodzi Wam do głowy, kiedy słyszycie właśnie te słowa. Sukcesem jest lubić siebie, lubić to, co się robi i lubić, jak to się robi. Bo podejrzewam, że pierwsze co przychodzi w większości do głowy, no to jest praca. Bo jest to jednak duża część naszego życia i wiele osób z nią właśnie utożsamia sukces. Ale totalnie nie musicie akurat swojej pracy brać pod uwagę, jeśli nie do końca ją lubicie. Oczywiście, jeśli jej nie lubicie, a dalej w niej tkwicie, no to polecam jednak się nad tym, jakby zastanowić i może coś zmienić. Ale dobra, dzisiaj nie o tym. Wracając natomiast do cytatu: to jeśli nawet w naszym przypadku praca nie jest tym, co lubimy najbardziej, w sensie to nie jest nasza pasja yy, i coś co robimy z uśmiechem na twarzy. No to to może być cokolwiek co robicie po pracy. Jakieś hobby, szydełkowanie, gotowanie, bieganie, malowanie, fotografowanie, cokolwiek. My sami możemy zdecydować, co to będzie. Wziąć jakby sprawy w swoje ręce i wybrać, co nas uszczęśliwia i daje satysfakcję i po prostu to robić i się w tym rozwijać, stawać się coraz lepszym. Gwarantuję wam że już samo to wiele zmieni. Dlatego warto mieć jakąś pasję czy zainteresowania i w tym się po prostu realizować nawet po godzinach. Wiem, że wiele osób ma z tym problem i twierdzi, że no ich nic nie interesuje. Także nie ma jakiejś takiej pasji konkretnej, e, która by ich porwała, więc no zostaje co? Telewizja czy tam internet. Ale słuchajcie, żeby znaleźć pasję, no to trzeba jej poszukać. Jedni od zawsze wiedzą co lubią, a inni muszą się trochę wysilić, żeby to odkryć, ale to też samo w sobie może być ciekawe. Próbowanie różnych nowych rzeczy, tak? Która akurat mi się spodoba i trafi w mój gust. Także jeżeli Wy jesteście jedną z tych osób, które nie do końca wiedzą, co lubią, co ich interesuje, to po prostu próbujcie. No dobra, ale wracając do tematu sukcesu, czym on jest dla mnie? No więc, nie jest to ani kariera, ani duży dom, ani wypasiony samochód. Takie rzeczy mi jakoś nigdy specjalnie nie imponowały. Dla mnie to jest przede wszystkim bycie panią własnego losu i możliwość decydowania o tym, jak ono wygląda. Co robię, gdzie jestem, czyli generalnie wolność i niezależność. I też życie wprawdzie samą sobą, czyli nie oszukiwanie się, że jest mi dobrze, jak jest mi z czym źle, tylko po prostu szczerość i akceptacja, że tak jest, no i że trzeba coś z tym zrobić, tak, coś zmienić. A nie poddawanie się i przyjmowanie, że tak już jest, i ja nie mam na to wpływu, a więc krótko mówiąc, sukcesem jest po prostu sprawczość i przekonanie, że mamy w sobie moc do tego, żeby świadomie kierować swoim życiem. I oczywiście. Zmiana podejścia, słuchajcie, nie przychodzi z dnia na dzień, bo to wymaga czasu i pracy, zwłaszcza jeśli przez lata tkwiliśmy w tej jednej słusznej prawdzie. Ale dobra wiadomość jest taka, że małymi krokami można wiele zdziałać, wiele zmienić. Nie trzeba od razu, wiecie, obracać swojego sposobu myślenia do góry nogami. O czym mówiłam więcej w drugim odcinku z tej serii, do którego odnośnik znajdziecie na końcu tego nagrania albo w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję Wam za przesłuchanie. Napiszcie w komentarzach, czym dla Was jest sukces, bo chętnie się dowiem. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa Pa!